Dzień dobry. Jest środa, 29 sierpnia. Zapraszam na wydarzenia telewizji Streameo. Maria Jęczmyk, zaczynamy. PiS przedstawił kandydata na prezydenta Jeleniej Góry. Carmen w Filharmonii Dolnośląskiej. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło oficjalnego kandydata na prezydenta Jeleniej Góry. Jest nim senator Krzysztof Mróz. Sprawdzaliśmy, jaki pomysł na rozwój naszego miasta ma kandydat. Współpracuję z panem Krzysztofem Mrozem od... Jeleniogórskie struktury Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie przedstawiły swojego kandydata na prezydenta miasta. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jest nim senator Krzysztof Mróz. Nie rozwiążemy problemu smogu, nie rozwiążemy problemów komunikacyjnych, szpitala, budownictwa mieszkaniowego, jeżeli nie wejdziemy w rządowe programy. Szanowni Państwo, Jelenia Góra nie rozwiąże swoich problemów bez wsparcia w Warszawie. Powiem nieskromnie, znam większość ministrów, znam pana premiera Mateusza Morawieckiego. Mogę liczyć na duże poparcie pana ministra Adama Lipińskiego, który pewnie się obrazi na mnie, jak to powiem, ale jest bardzo wpływową osobą. Bardzo liczymy na to, że pan Krzysztof wygra te wybory. My generalnie przyjęliśmy takie założenie, że wystawiamy nowych i młodych ludzi. Może to wynikać z faktu, że kadra, która działała w Porozumieniu Centrum i w Prawie i Sprawiedliwości, no już wiekowo zaczyna się posuwać do przodu i chcemy wychować i promować ludzi młodych. My mamy takie hasło, które idzie od góry, piątka Morawieckiego, była piątka dla Dolnego Śląska, jest także piątka moja i Prawa i Sprawiedliwości do Jeleniej Góry. Mamy takie pięć rzeczy, o które chcemy zawalczyć w Jeleniej Górze. Pierwszą kwestią to chcemy obniżyć ceny wody i ścieków oraz zapewnić bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry. Drugą taką kwestię, którą chcemy podnieść, to jest zagwarantowanie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach i żłobkach. Nie może być tak, żeby rodzice musieli walczyć o miejsce w przedszkolu i żłobku. W Jeleniej Górze niedużo brakuje, żeby ten stan osiągnąć. Trzeba wybudować przedszkole na Zabobrzu 3 i w tym momencie myślę, że osiągniemy ten stan. Trzecią kwestią, która jest istotna i ważna, to jest utworzenie strefy rozwoju przedsiębiorczości. Innowacyjność. Teraz Polska jest jedną wielką strefą, liczą się przedsięwzięcia innowacyjne. Tutaj będziemy o tym mówili na określonych konferencjach. Ja będę rozwijał te hasła, na razie mówię to tylko tak, żeby zaznaczyć temat. I czwartą kwestią to jest porządek w mieście. No, szanowni Państwo, musi być w Jeleniej Górze czysto, musi być w Jeleniej Górze schludnie, to jest kompetencja miasta, nie warto na tym oszczędzać, bo to jest pewna wizytówka nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów. I ostatnia kwestia, chcemy, jeżeli wygram wybory na prezydenta, zaproponuję utworzenie karty seniora, cały szereg usług bezpłatnych i dotowanych przez miasto, to dla tych ludzi, którzy no, mają swoje lata, są na emeryturze, na rencie. Ale to wszystko ma służyć jednemu celowi. To wszystko ma służyć temu, aby Jelenia Góra była najlepszym miejscem do życia na Dolnym Śląsku. Jelenia Góra, myślę, zyska wiele, jeżeli będą łaskawi Państwo wybrać pana senatora na prezydenta Jeleniej Góry. Krzysztof Mróz jest już czwartym kandydatem, który będzie ubiegał się o fotel prezydenta Jeleniej Góry w tegorocznych wyborach samorządowych, które nastąpią 21 października. Przedstawiciele Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze i Institute of Technology w Changju podpisali w Jeleniej Górze porozumienie, dzięki któremu już niebawem nastąpi wymiana kadry i studentów pomiędzy uczelniami. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa coraz szerzej otwiera się na współpracę z uczelniami państwa środka. Podczas ostatniej wizyty w naszym mieście przedstawicieli Changju Institute of Technology obie uczelnie podpisały porozumienie o współpracy w ramach programu Erasmus+. Siłą napędową rozwoju nauki, dydaktyki na każdym poziomie jest wymiana myśli, doświadczeń i my jako szkoła wyższa, praktycznie kształcąca, o profilu praktycznym jesteśmy głęboko zainteresowani współpracą ze wszystkimi ośrodkami, od których możemy się czegoś nauczyć. Tutaj mamy okazję współpracować ze znakomitym, potężnym instytutem technologicznym chińskim,
który jest dla nas interesujący między innymi głównie w trzech obszarach: technicznym, pedagogicznym i nauki języków. Podpisana umowa jest efektem czerwcowej wizyty delegacji Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w naszym instytucie. To było bardzo przyjacielskie i twórcze spotkanie, które zaowocowało współpracą między nami. Sądzimy, że w którymś momencie dojdzie również do wymiany studentów. Przy ostatniej wizycie grupa praktycznie jednej z uczelni zaproponowała przyjazd 30 studentów do nas. Przede wszystkim studentów kierunków medycznych, dlatego że bardzo podobała im się baza naszego uzdrowiska i chcieliby, żeby przede wszystkim na bazie uzdrowiska, uczelni, ci studenci nauczyli się postępowania z osobami starszymi. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa obecnie współpracuje z kilkunastoma uczelniami na całym świecie. W poniedziałek upłynął termin składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych. Do jeleniogórskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego zostało zgłoszonych 238 komitetów. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, ile wpłynęło zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych. W całym kraju ich liczba wynosi 9143, w tym ponad 200 zostało złożonych w jeleniogórskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego. Wczoraj upłynął termin do przyjmowania przez komisarzy wyborczych i Państwową Komisję Wyborczą zgłoszeń komitetów wyborczych, które zamierzają zgłaszać kandydatów na radnych i również później wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w wyborach nadchodzących samorządowych. Na naszym terenie komisarze wyborczy przyjęli ogółem 238 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. W tej liczbie 4 komitety wyborcze to komitety stowarzyszeń lub innych organizacji społecznych, a 234 komitety to komitety wyborcze wyborców. 47 komitetów zamierza zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie, naszym dolnośląskim, natomiast 191 komitetów wyborczych wyborców zamierza zgłaszać swoich kandydatów tylko w jednej gminie do 20 tysięcy mieszkańców. Z tej puli komitetów 3 z nich zostały wezwane do usunięcia wad zawiadomienia. Znana jest już ilość komitetów, które będą zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednej gminie do 20 tysięcy mieszkańców. Takich komitetów w gminie Janowice Wielkie zgłosiło się 3, w Jeżowie Sudeckim 2, w Karpaczu, to rekordzista, 15. W Kowarach takich komitetów mamy 6, w Mysłakowicach 11, w Piechowicach 7, w gminie Podgórzyn 7, w gminie Stara Kamienica 4 i w Szklarskiej Porębie 8. Dalsze czynności wyborcze, w tym no, najważniejsze z punktu widzenia komitetów, czyli zgłaszanie list kandydatów na radnego, to termin do dokonania tej czynności upływa zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 17 września. Do północy można zgłaszać takie listy. Natomiast jeżeli chodzi o zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, to termin do dokonywania takich zgłoszeń dla komitetów wyborczych upływa 26 września, też o północy. Co ciekawe, podczas wyborów w latach 2010, jak i 2014 ilość zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wynosiła ponad 300. Już w najbliższy piątek w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbędzie się druga edycja Karkonoskiego Festiwalu Operowego. Melomani będą mogli usłyszeć Carmen Georgesa Bizeta. Coraz mniej czasu pozostało do drugiej edycji Karkonoskiego Festiwalu Operowego. Tym razem widzowie obejrzeć będą mogli koncert inscenizowany na deskach Filharmonii w najbliższy piątek i sobotę. Carmen jest to jedna z najpiękniejszych oper. Muzyka jest tak napisana, w tak namiętny sposób, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są tam bardzo sympatyczne, miłe melodyjki, są też piękne, bardzo głębokie melodie. Dzieje się bardzo dużo, ta muzyka wciąga jak w jakimś fajnym filmie sensacyjnym. Na scenie dziać się będzie wiele. Mamy 9 solistów, przyjechali z wielu teatrów operowych w Polsce, chociażby z Wrocławia, z Łodzi, z Gdańska, z Lublina. Do tego usłyszymy 10-osobowy chór Elementorum, który wypełni nam scenę. Oprócz tego będziemy współpracować z chórem dziecięcym ze Szkoły Podstawowej nr 2, który też jeden utwór wykona, oczywiście orkiestra. Tak więc w szczytowym momencie myślę ponad 100 osób na naszej sali koncertowej. To będzie na pewno wyjątkowe wydarzenie pod tym względem, że w naszej filharmonii za
na chwilę zagości prawdziwa opera wraz z jej całym scenicznym anturażem. Carmen Giorgia Bizeta to jedna z najbardziej znanych i najczęściej wystawianych oper wszechczasów, a arię Toreadora czy Habanere znają wszyscy. Toreador, Hogarde, Toreador, Toreador. Podczas pierwszej edycji festiwalu wystawiono Straszny Dwór w Parku Sportowym Złotnicza, który okazał się być jedną z najciekawszych propozycji kulturalnych minionego roku. Czy tak samo będzie z Carmen? Tego dowiemy się w najbliższych dniach. W Filharmonii Dolnośląskiej nie zwalniają tempa. Już wiadomo, że trzecia edycja Karkonoskiego Festiwalu Operowego stać będzie pod znakiem Halki Stanisława Moniuszki. Dominika Stelmach i Jacek Sobas to zwycięzcy czwartej edycji Pucharu Szklarskiej Poręby w biegach górskich. Zawodnicy do pokonania mieli trasy maratonu karkonoskiego, wielkiej pętli izerskiej i letniego biegu piastów. Dominika Stelmach i Jacek Sobas w tym roku nie mieli sobie równych na karkonoskich trasach. Triumfowali w trzech najważniejszych zawodach biegowych rozgrywanych w Karkonoszach i Górach Izerskich. Wszystko zaczęło się od maratonu karkonoskiego, podczas którego nie tyle trasa, co pogoda potrafi zaskoczyć. Tak też było i w tym roku. Potem przyszedł czas na wielką pętlę izerską, w której wzięło udział blisko 1000 biegaczy z całej Polski. Dopisała nie tylko pogoda, ale i humory. No bardzo fajny bieg, trochę kamieni w górach, natomiast świetna pogoda, trasa, jeżeli ktoś lubi się zmęczyć, idealna. Ostatnim sprawdzianem umiejętności i wytrzymałości biegaczy był letni bieg piastów. Podczas dwóch dni wystartowało blisko 1500 zawodników. Co takiego mają góry izerskie, że przyciągają takie rzesze sportowców? Izery są fantastycznym miejscem dla osób, które chcą zacząć biegać biegi górskie. Z tego względu, że Izery nie są wysokie. Różnica przewyższeń też nie jest zbyt duża, więc jest to świetne miejsce do rozpoczęcia przygody z biegami górskimi. Wolimy spędzać czas bardzo aktywnie na świeżym powietrzu, a nie siedzieć w domu i seriale oglądać. Po drugie, to jest przyjemne, bardzo przyjemne. Mnóstwo znajomych, z którymi wiele lat biegamy na trasach biegowych i tak to się ciągnie. Jak mówili zawodnicy, trasa była nie tylko bardzo malownicza, ale także wymagająca. Dla Jacka Sobasa była to trzecia wygrana w biegach w Szklarskiej Porębie. Pobiegłem połówkę karkonoską, wielką pętlę izerską i na uzupełnienie połówkę podczas letniego biegu piastów. Dlaczego? Kocham Karkonosze, startuję to bardzo często. W zasadzie każde zawody, które są w Karkonoszach, staram się zaliczać. Jestem związana tutaj ze Szklarską Porębą, z Karpaczem. Uwielbiam tutaj biegać, trenować. No i bardzo się cieszę, że udało się skompletować ten puchar. Gratulujemy zwycięzcom i już zachęcamy do szlifowania formy przed piątą edycją Pucharu Szklarskiej Poręby w półmaratonach górskich, która już za rok. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne wydarzenia już w piątek.